Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie prokuratorze czy też adwokacie, ja chciałam dopytać o to, co inni, ponieważ to pytanie musi wybrzmieć. A więc pytanie o słynny już specprzepis, czyli artykuł 5 ustęp 1 ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego, powszechnie znany jako Lex Obajtek. Bo to jest doprawdy dziwny traf, że specprzepis, który już na etapie prac legislacyjnych budził wiele wątpliwości, krytykę ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Radców Prawnych, wszedł w życie 5 sierpnia 2019 roku, a już miesiąc później, czyli 5 września, prokurator wycofał sprawę Daniela Obajtka z sądu. A jeszcze tego samego roku uchwalono modyfikację specprzepisu, która likwidowała możliwość złożenia zażalenia na wycofanie aktu oskarżenia z sądu. To jest bardzo dziwna sprawa. Dlatego ja zapytam wprost i chciałabym uzyskać odpowiedź wprost. Tak lub nie? Tylko jeszcze pytanie, czy ten przepis miał zastosowanie w innej sprawie niż sprawa Daniela Obajtka, czy też został specjalnie dla niego stworzony? Tak lub nie? Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Franciszek.